8 stanów alarmowych i 16 ostrzegawczych. Tak wygląda sytuacja na rzekach regionu świętokrzyskiego. Czy grozi nam powódź? Wszystko wskazuje na to, że nie. Śnieg topnieje powoli, nadciąga też ochłodzenie. Krystian Dulnik. Śniegi topnieją, a po zimie zostały już tylko nieliczne ślady. Fala wody roztopowej przechodzi przez województwo świętokrzyskie. Sytuacja na rzekach jest jednak w miarę stabilna, chociaż reagują one z opóźnieniem na wszelkie zmiany. W Sandomierzu mamy osiągnięte stany ostrzegawcze na rzece Wiśle, jak również mamy osiągnięte stany ostrzegawcze na mniejszych dopływach Wisły. Poziom wód w mniejszych rzekach województwa również jest podwyższony. W 8 miejscach przekroczone są stany alarmowe, między innymi na Koprzywiance, Czarnej i Kamiennej. Na Kamiennej jest przekroczony stan alarmowy w Bzinie i Wąchocku, jednak on jest przekroczony niewiele, kilka centymetrów i w tej chwili żadnego zagrożenia nie stwarza. Dodatkowo przekroczone są stany ostrzegawcze w 16 miejscach. Na rzece Nidzie w Pińczowie, rzece Białej Nidzie w Mniszku, Czarnej w Rakowie oraz Łagowicy w Mosze. W wielu miejscach województwa mieszkańcy obawiają się powodzi, jednak meteorologowie uspokajają. W najbliższym czasie sytuacja powinna się znormalizować, ponieważ nie przewiduje się jakichś opadów deszczu. W najbliższych dniach może być ochłodzenie, temperatura może spaść poniżej zera, również w ciągu dnia mogą wystąpić opady śniegu. Powrót niskich temperatur i opadów śniegu oznacza przynajmniej tymczasowe oddalenie groźby powodzi. I chociaż według wszelkich zapewnień ta nam nie zagraża, to gdzieniegdzie mogą wystąpić lokalne podtopienia.